na skrzyżowaniu tras komunikacyjnych pomiędzy wschodem a zachodem Europy, pomiędzy Skandynawią a Europą Południową, na północnym skraju Kotliny Gorzowskiej u ujścia Kłodawki do Warty leży Gorzów Wielkopolski. Największy ośrodek miejski nad Dolną Wartą. Szczególną ozdobą Gorzowa i jego okolic są walory krajobrazowe. Połyskliwa wstęga Warty wijąca się pomiędzy pięknie rzeźbionymi wzgórzami i dolinami. Bogata szata roślinna złożona zarówno z licznych parków miejskich, jak i otaczających miasto urozmaiconych terenów leśnych, pełnych jezior i malowniczych rzek. Miasto rozpościera się na płaskiej terasie zalewowej i siedmiu malowniczych wzgórzach Moreny Czołowej na obszarze 77 km2. Przebiegające przez miasto szlaki kolejowe, drogowe i wodne o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym czynią z Gorzowa ważny węzeł komunikacyjny, posiadający bezpośrednie połączenia z Poznaniem, Szczecinem, Zieloną Górą, Warszawą, Berlinem. W wieku XIII, po zajęciu przez Brandenburgię ziemi lubuskiej i znacznemu przesunięciu granic posiadłości brandenburskich na wschód, margrabia Jan I z dynastii jaskańskiej wydał swemu lennikowi Albertowi Lugę przywilej założenia ujścia Kłodawki miasta o nazwie Landisberchnowa. Działo się to w lipcu roku 1257 i od tej daty zaczyna się długa i burzliwa historia miasta, które wkrótce stało się jednym ze znaczniejszych w Nowej Marchii, skutecznie konkurując z Frankfurtem nad Odrą. A po upływie wieków w styczniu roku 1945 znalazło się w granicach Polski i otrzymało swą dzisiejszą nazwę Gorzów Wielkopolski. W ciągu wieków, mimo wyniszczających przemarszów obcych wojsk, katastrofalnych pożarów i epidemii, miasto stale się rozwija. Dzięki korzystnemu położeniu kwitnie handel zbożem, wełną i suknem. Po regulacji Warty w drugiej połowie XVIII wieku rośnie jego znaczenie jako węzła komunikacyjnego, zaś w wieku XIX rozwija się szybko przemysł maszynowy i drzewny. Dopiero po I wojnie światowej, gdy miasto znalazło się na peryferiach państwa niemieckiego, spada znacznie dynamizm rozwoju Gorzowa. Najszacowniejszym zabytkiem miasta, świadkiem jego wielowiekowej historii, jest kościół katedralny pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Gotycka pseudobazylikowa świątynia wzniesiona została w końcu wieku XIII, zaś rozbudowana w wieku XV prezbiterium. W XVII wieku zwieńczono wieżę barokowym hełmem. Z dawnego, zabytkowego wyposażenia zachował się XVI-wieczny tryptyk w nawie bocznej, rekonstruowany i grupa ukrzyżowania na belce tęczowej z połowy XV wieku. Wznoszenie murów miejskich, budowanych z granitowych kamieni narzutowych i wieńczonych cegłą, rozpoczęto w wieku XIV. Zachowane do dziś fragmenty i stara ikonografia pozwalają stwierdzić, że były to obwarowania typu basztowego, z prostokątnymi basztami łupinowymi, chronione dodatkowo przez nurty warty, kłodawki i fosę. Dowodem wzrostu znaczenia miasta jako ośrodka handlowego pod koniec XVIII wieku jest wzniesiony wówczas wielki spichlerz. Imponująca szachulcowa budowla o konstrukcji opartej na wewnętrznych słupach nośnych jest dziś rzadkim zabytkiem europejskiej myśli technicznej owego czasu.
dzisiejszy Gorzów. To prężne, ruchliwe 130-tysięczne miasto o znacznym potencjale przemysłowym i gospodarczym, będące zarazem znaczącym ośrodkiem kulturalnym i sportowym i centrum regionu o wysokich walorach turystycznych. Dbałość władz miasta o utrzymanie tradycyjnego dynamizmu rozwoju Gorzowa i jego wysokiej pozycji w regionie objawia się w dążeniu do rozwoju infrastruktury komunalnej, ochronie środowiska naturalnego, rozbudowie układów komunikacyjnych. Rozpoczęto już pracę przy budowie nowego mostu na Warcie i obwodnicy drogowej. W najbliższym czasie planuje się również przygotowanie nowych terenów budowlanych, modernizację oczyszczalni ścieków, wprowadzenie nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi, wykonanie prac melioracyjnych wokół Warty i Kłodawki. Jak na miasto położone na skrzyżowaniu tras przystało w środku Gorzowa przy ulicy Sikorskiego mieści się biuro podróży, którego nazwa mówi sama za siebie. Jest to gorzowski oddział Orbisu, oferujący poza turystycznymi usługi własnego kantoru wymiany i sklepu firmowego Christian Dior. Tradycyjna rola Gorzowa jako ośrodka handlowego jest dziś godnie podtrzymywana. Na przykład w samym centrum, w rejonie otaczającego katedrę Starego Rynku. Choć oczywiście nie tylko tam, jak przez minione stulecia toczy się nadal ożywiona działalność handlowa. Tyle tylko, że miejsce dawnych kramów zajęły dziś nowoczesne sklepy. Intensywna działalność handlowa i gospodarcza nie może obejść się bez fachowych usług bankowych. W Gorzowie nie jest to problem. W centrum miasta wznosi się niemal równie widocznie jak odwieczna katedra biurowiec oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego. W nowoczesnych, estetycznych i świetnie wyposażonych technicznie wnętrzach fachowi i kompetentni pracownicy zapewniają szybką i sprawną obsługę klientów w zakresie obsługi pieniężnej, rozliczeniowej i kredytowej, przyjmowania lokat terminowych, prowadzenia kont osobistych, rachunków walutowych, bezpośrednich rozliczeń zagranicznych. Drugi oddział oferuje ponadto wynajmowanie na dogodnych warunkach skrytek sejfowych i prowadzenie kantorów wymiany. Tuż obok reduty wielkiego biznesu rozciąga się teren biznesu znacznie lżejszego kalibru. Szereg malowniczych straganów z kwiatami, warzywami i owocami, ulokowanych u zbiegu pełnych uroku uliczek Hawelańskiej i Wełnianego Rynku. Tu, pomiędzy starymi kamieniczkami, chętnie przechadzają się mieszkańcy Gorzowa i przyjezdni, zwabieni nie tylko ofertą handlową, ale i specyficzną urodą i nastrojem tego miejsca. Kiedy w brzuchu pusto, w głowie groch z kapustą, głosi znana maksyma i mć pana za głowy. Wystarczy jednak odwiedzić gorzowską karczmę słupską, by zapobiec temu groźnemu zjawisku. Tu w stylowych, barwnych wnętrzach zjeść można wyśmienite potrawy, wśród których króluje, naszym zdaniem, żurek polski i doskonała golonka duszona w jarzynach. Kolejnym wyróżniającym się kwieciem z bogatego bukietu gorzowskiej gastronomii jest restauracja Woronesz, która zwraca uwagę zwłaszcza oryginalnym wystrojem wnętrza, utrzymanym w spójnej stylistyce sztuki rosyjskiej, zaprojektowanym i wykonanym przez twórców rosyjskich. Estetyka i tematyka witraży, mebli i płaskorzeźb nawiązuje do miasta Woronesz, stąd nazwa lokalu. Restauracja poza ofertą gastronomiczną prowadzi także ambitną działalność rozrywkową –
odbywają się tu występy artystów przyjeżdżających z Rosji. Wieloletnie tradycje przemysłowe miasta reprezentuje w dniu dzisiejszym głównie przemysł włókienniczy, chemiczny, metalowy, drzewny i rolno-spożywczy. I choć obecny okres przejściowy naszej gospodarki często komplikuje działalność wielkich potentatów przemysłowych przystosowanych do zupełnie innych warunków, to jednak baza techniczna, potencjał ludzki i długoletnie doświadczenie tak charakterystycznych dla Gorzowa przedsiębiorstw jak zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana, zakłady mechaniczne, czy niemal legendarny już zakład włókien chemicznych Stilon, stanowią poważny kapitał i niewątpliwą zachętę dla ewentualnych inwestorów i nowych partnerów biznesu. Nazwę tego ostatniego od lat wrośniętego w miasto zakładu spotyka się zresztą na każdym kroku. Nowoczesny hotel Stilon jest tylko jednym z wielu opatrzonych tą nazwą obiektów. Jeśli już jednak o hotelarstwie gorzowskim mowa, to zdecydowanie na pierwszym miejscu znajduje się hotel Mieszko, gorzowskiego przedsiębiorstwa turystycznego Warta Turist. Największy tego typu obiekt nie tylko w Gorzowie, ale i w całym województwie. Obszerny, z dala widoczny budynek mieści w swym wygodnym wnętrzu sieć punktów sprzedaży detalicznej, biuro usług turystycznych, kantor wymiany, salę bilardową, salon gier zręcznościowych oraz przede wszystkim 324 miejsca w 234 pokojach z łazienkami. Oczywiście jak na dobry hotel przystało, Mieszko oferuje gościom usługi swych barów, kawiarni, sal bankietowych i wykwintnej restauracji, gdzie poza spożyciem smacznego posiłku zorganizować można własne przyjęcie lub podziwiać występy artystyczne organizowane w ramach działalności rozrywkowej hotelu. Brak nocnych rozrywek nie można zresztą w Gorzowie narzekać. Prócz wspomnianych dotąd lokali rozjarza się nocą wysokiej klasy dyskoteka Matnara, gdzie wśród oszałamiających efektów świetlnych przy dynamicznym rytmie dobrej muzyki bawią się i tańczą co piękniejsze gorzowianki. W nocnych szaleństwach dobrze jest jednak czasem nieco odetchnąć, zrelaksować się w atmosferze ciszy i spokoju. Nie wszyscy też muszą być miłośnikami nowoczesnego tańca. Na szczęście Gorzów jest miastem zdolnym zaspokoić każde gusta. Tradycyjnie zwany miastem parków, zdobny w liczne budowle emanujące klasycznym pięknem zabytkowej architektury, bogaty w zbiory i galerie sztuki, potrafi zaskoczyć i oczarować przybysza swoistą atmosferą, często trudną do uchwycenia przy pierwszym, zbyt pobieżnym kontakcie. Secesyjne detale kamienic.
smukła sylwetka białego kościoła. Stary, szacowny bluszcz na murze. Klasycyzujący pałac biskupi nad przejrzystą wstęgą kłodawki. Śródmiejski park Wiosny Ludów ze wspaniałą aleją platanów. Secesyjny budynek biblioteki z tablicą upamiętniającą związaną z miastem cygańską poetkę Papuszę. Pomnik Adama Mickiewicza. Eklektyczny pałac Wojewódzkiego Domu Kultury. Zdobny w bogate sztukaterie i plafony. Oto kolejne etapy naszej wędrówki po Gorzowie, odkrywające często nieznane zbyt pośpiesznym podróżnikom oblicze miasta. W neobarokowym pałacyku, otoczonym malowniczym, rozplanowanym na morynowej skarpie parkiem, mieści się siedziba i część ekspozycji muzeum. Secesyjna kompozycja parkowej zieleni i okrężnych alei i dróżek przygotowują niejako zwiedzającego do obcowania z urodą stylowych wnętrz i obfitej kolekcji rzemiosł artystycznych, zwłaszcza konwisarstwa.
Oddział muzeum w Starym Spichlerzu, który dane nam już było podziwiać z zewnątrz, mieści głównie bogatą kolekcję współczesnego malarstwa polskiego Krąg Arsenału oraz ekspozycję tkaniny unikatowej stanowiącą plon dorocznych plenerów. Bardzo znaczącą i renomowaną placówką kulturalną, ściśle związaną z Centrum Kultury Stilonu, jest Gorzowskie Biuro Wystaw Artystycznych. Z dobrą tradycją interesujących wystaw czasowych, posiadające drugą co do wielkości w Polsce kolekcję dzieł Władysława Hosiora. Trzeba tu zaznaczyć, że Gorzów od lat z inicjatywy samorządu miejskiego, środowisk twórczych i miejscowych placówek kulturalnych jest miejscem cyklicznych imprez artystycznych o wysokiej randze i szerokim zasięgu, takich jak Biennale Sztuki Sakralnej, konfrontacje fotograficzne czy związane także z działalnością Stilonu międzynarodowe plenery tkaniny unikatowej, których niewielką próbkę możemy przez chwilę poobserwować podczas stawania się na terenie ośrodka wczasowego Stilonu w Lubniewicach. Gospodarz plenerów, piękny ośrodek Stilonu, położony jest na zalesionym półwyspie jeziora Lubiąż. Bazę noclegową stanowią wygodne pokoje z łazienkami w pawilonach i bungalowach. Funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego i turystycznego, kąpielisko, kort tenisowy, boiska, sauna i kręgielnia. Jest tu też oczywiście pawilon gastronomiczny z estetycznymi wnętrzami, których wyposażenie projektowali gorzowscy plastycy. Gorzów jest znaczącym ośrodkiem sportowym. Króluje co prawda żużlowy klub Stal, z którego wywodzi się nawet mistrz świata roku 1992, ale poza żużlowcami aż 7 zespołów z różnych dyscyplin znajduje się w ścisłej pierwszoligowej czołówce. Są to zespoły piłki wodnej, piłki nożnej kobiet, siatkówki mężczyzn, koszykówki kobiet, tenisa stołowego, a także wioślarze, szachiści i łucznicy. Kilkanaście gorzowskich klubów sportowych korzysta z licznych obiektów, takich jak kryta pływalnia, basen, hala sportowa i boisko piłkarskie Stilonu, stadion żużlowy Stali czy tory łucznicze ośrodka sportu i rekreacji. We'll be right back.
Oprócz torów łuczniczych, Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje kortami tenisowymi i domkami kempingowymi w Parku Słowiańskim. A także pod miejskim kąpieliskiem położonym wśród wspaniałych lasów nad jeziorem Nierzym. Okolice Gorzowa dzięki urozmaiconej rzeźbie terenu, rozległym grzybodajnym terenom leśnym, czystym jeziorom i rzekom są niezwykle ciekawym regionem turystyczno-rekreacyjnym, nęcącym licznymi, nieczęsto spotykanymi atrakcjami. Jako się rzekło, do ambicji miasta należy animowanie życia kulturalnego. W Teatrze imienia Juliusza Osterwy odbywają się doroczne spotkania teatralne o ogólnopolskim zasięgu. Organizowane są Dni Muzyki. Z inicjatywy klubu Pod Filarami odbywa się Jesień Jazzowa. Pięknie położonym w Parku Siemirackiego Amfiteatrze gromadzą tłumy widzów międzynarodowe spotkania zespołów cygańskich. Na zakończenie zatem popatrzmy i posłuchajmy. I do zobaczenia w Gorzowie.